Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Jeszcze w nocy na wschodzie kraju pogodę psuć będzie chłodny front związany z niżem z nadmorza norweskiego, a na pozostałym obszarze liczne rozpogodzenia zapewni już wyższy z nad środkowego Atlantyku. Z tego kierunku popłynie też bardziej rześkie powietrze. W tych najbliższych godzinach frontowe chmury zaznaczą się na wschód od linii Gdańsk, Łódź, Katowice. Tu może popadać i zagrzmi. Na zachód od wspomnianej linii liczne rozpogodzenia. W nocy front popsuje pogodę w Białymstoku, w Lublinie i w Rzeszowie, natomiast w pozostałych regionach już głównie pogodne niebo. Nad ranem na termometrach od 17 do 13 stopni, chłodniej na Pogórzu. Tu temperatura spadać może do 11 lub do 10 stopni. Jutro na przeważającym obszarze pogodniej wyżowo, przed południem frontowe chmury na południowym wschodzie, a po południu front zaznaczy się na północnym zachodzie. No i tu popada, nawet zagrzmi, czyli przed południem opady deszczu i burze możliwe na południowym wschodzie, a w godzinach popołudniowych front psuć może pogodę w zachodniopomorskim, pomorskim i na Kujawach. Poza tym jutro dużo słońca i przyjemne wartości od 23 do 26 stopni, chłodniej na Pogórzu i Przedgórzu od 17 do 20 stopni. W regionie w nocy rozpogodzenia, nad ranem już dużo pogodnych chwil, a na termometrach 13 lub 14 stopni, powieje z zachodu słabo i umiarkowanie. Jutro rano również mnóstwo słońca, niewiele pierzastych obłoków. Dopiero po południu gdzieniegdzie pojawią się chmury kłębiaste. Temperatura wyrównana będzie około 25-26 stopni. No i dopiero późnym popołudniem lub wieczorem do Kujaw dotrą frontowe chmury. Popada, a miejscami może też jutro zagrzmieć. Na barometrach wahania ciśnienia te jutro w południe pokażą 1008 hektopaskali. W kolejnych dniach dużo słońca i coraz cieplej. W sobotę 24 stopnie, w niedzielę do 25, w poniedziałek niewiele chmur i 26 stopni. Do zobaczenia.